No nie do końca Laby. Grałem w kadrze B, w lidze europejskiej trochę. Później trochę miałem wolnego, odpocząłem, pobyłem w domu w końcu z rodziną. No a później jeszcze byłem tydzień w Spale, pomagałem reprezentacji. Także no tak połowa odpoczynku, połowa aktywnie. Znaczy ślad jest, ale tylko na skórze już i w głowie, już fizycznie jest wszystko w porządku. Także no bardzo się cieszę na każdy trening, jak przychodzę, rozgrzewam się. Czuję, że po prostu jeszcze tak dobrze nie było z tym barkiem, także mam nadzieję, że tak będzie już cały czas. Tak, no już się nie mogłem doczekać, już od 2 tygodni tak odliczałem dni, już sobie myślałem, jak tam, co będziemy robić, bo też taka sytuacja, że jest nas tak mało. Myślałem o tym cały czas, już się nie mogłem doczekać. No na razie trenujemy, tutaj teraz mamy trening z chłopakami z młodej ligi. No i myślę, że dużo będziemy pracować z nimi, no bo mimo wszystko zrobić trening w 3 osoby jest bardzo ciężko. Także myślę, że i nam to pomoże, i chłopakom z młodej ligi też dużo to da. Popracowanie z trenerami pierwszego zespołu. No na pewno dużo siłowni, dużo biegania, dużo takich rzeczy, dużo pracy z piłką, no bo przez wakacje to czucie się jednak gubi, a poza tym no, nie mam udanego sezonu za sobą, także dużo pracy przede mną, jeśli chodzi o technikę i o siłę. Na pewno jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać w tym sezonie. No bardzo się cieszę, że znowu będę w drużynie z Michałem Winiarskim. No ale myślę, że taki trzon w sensie z zeszłego sezonu, czyli Argentyńczycy, Karol, Andrzej, Włody, Mariusz. Trzon jest ten sam, także myślę, że będzie dobrze. Tak, czekam. Nie wiem, czy uda mi się być na miejscu, ale na pewno będę śledził w telewizji. No. Trzymam za chłopaków kciuki też na pewno. No myślę, że na pewno nie będzie łatwo. Takie turnieje nie są nigdy łatwe. No ale na pewno każdy tam z chłopaków wie, po co tam jest. No i myślę, że będą się starać, jak będą mogli, żeby walczyć o medal. No na początku nie było łatwo, jak tam przyjechaliśmy, bo jeszcze był ze mną kolega drugi, Bartek Bołądź. Bo tak naprawdę przyjechaliśmy z głębokich wakacji, zostaliśmy wyrwani. No pierwsze dwa dni to było takie czucie piłki, no ale później dużo zagrywaliśmy, trochę poblokowaliśmy. Myślę, że mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób wspomogliśmy tam treningi. Ja to bardzo dobrze wspominam, bo atmosfera tam jest naprawdę niesamowita. Było mi bardzo smutno, że musiałem stamtąd wyjeżdżać, bo naprawdę świetnie się tam czułem, super zespół.